Po 2 miesiącach wakacyjnej Laby dzieci i młodzież już wkrótce wrócą w szkolne ławy. W Tczewie do pilnego studiowania książek wróci blisko 6 tysięcy uczniów z zerówek, szkół podstawowych i gimnazjów oraz około 3,5 tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla wielu młodych ludzi dopiero zacznie się przygoda z nauką. Policjanci apelują, zanim nasze dziecko wyruszy samodzielnie zdobywać wiedzę, nauczmy je ogólnych zasad poruszania się po drogach, a przede wszystkim sami świećmy dobrym przykładem. Można powiedzieć, że wakacje na terenie powiatu tczewskiego minęły spokojnie. My nie mamy niestety zbyt wielu kąpielisk. Tam, gdzie ludzie chodzą na te obiekty, na te jeziora, nieraz próbują kąpać się w rzekach, tam są też nasi policjanci. My staramy się stosować taką profilaktykę również poprzez media, ale też wysyłamy patrole w takie miejsca, gdzie najczęściej ludzie próbują się kąpać w miejscach niedozwolonych i wtedy reagujemy. Tak jak co roku apelujemy do rodziców, szczególnie tych najmłodszych, tych pierwszoklasistów szkół podstawowych, aby zanim wyślą te swoje pociechy do szkoły, przypominali im, jak należy poruszać się po drogach. Taką sytuacją idealną byłoby, gdyby ten pierwszoklasista przez pierwszych chociaż kilka dni roku szkolnego był odprowadzany przez mamę czy tatę, czy przez swojego opiekuna, aby zapoznać go z tą drogą do szkoły, aby oswoił się z tą drogą, aby zobaczył, w którym miejscu należy przechodzić prawidłowo. Oczywiście trzeba przypominać dzieciom, jak poruszać się po drogach, nauczyć te, które przede wszystkim będą poruszać się poza terenem zabudowanym, aby w okresie nadchodzącej jesieni, gdy część szybciej już zapada zmrok, były one oświetlone. Wtedy warto by pomyśleć o odzieży z elementami odblaskowymi, a jeśli takich nie posiadamy, to wyposażyć po prostu dzieci w latarkę, tak żeby po zmroku nie chodziły nieoświetlone, bo to zawsze stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. Spodziewamy się fali powrotów z urlopów, więc pod koniec sierpnia będziemy prowadzili specjalne działania. Nasi policjanci ruchu drogowego będą na pewno jeszcze bardziej widoczni na drogach niż do tej pory. Apelujemy do kierowców, aby nie śpieszyli się z tych powrotów, aby zaplanowali sobie tak podróż z wakacji, by nie musieć siedzieć za kierownicą więcej niż mogą wytrzymać za tą kierownicą, aby robić sobie przerwy, aby nie być zmęczonymi. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego policja przypomina tym wszystkim, którzy szkołę już skończyli, o obowiązku jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z dozwoloną prędkością, zakazie kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu, czy zakazie wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych i okolicach szkół.